Moim Państwa gościem w studio jest Pani Ewa Piątek, dyrektor Szkoły Fundacji na Starym Zdroju. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani dyrektor, dużo dyskutuje się w mediach na temat tego, czy sześciolatki powinny chodzić do szkoły, czy nie powinny chodzić do szkoły. U Państwa od 3 lat dzieci sześcioletnie już uczęszczają do szkoły i ten program właściwie bardzo dobrze się sprawdza. Tak, i zrozumiałe, że na progu podjęcia przez rodziców decyzji, czy sześciolatki mają iść do pierwszej klasy, czyli maj, czerwiec, zawsze gorzeje ta dyskusja. Ja mogę tylko uspokoić wszystkich rodziców i powiedzieć, że doświadczenie mojej placówki, pracowników Szkoły Podstawowej Fundacji od 3 lat jest takie, że sześciolatki realizują program, który jest dostosowany dla nich, bo podstawa programowa jest dla dzieci sześcioletnich. Mówiłam już o tym chyba też u Państwa wcześniej. Doskonale sobie radzą, jeśli chodzi o koncentrację uwagi, o pracę, o motywację. I chciałabym nawet powiedzieć, że na potwierdzenie badań, które są w Polsce prowadzone, mam jeszcze wyższe, lepsze wyniki, że sześciolatki radzą sobie lepiej od rówieśników. No właśnie, bo to... Przepraszam, nie rówieśników, tylko dzieci siedmioletnich. Mam klasę siedmiolatków i sześciolatków i patrząc na postępy dzieci sześcioletnich, naprawdę jesteśmy zbudowani ich efektami pracy. Ja tutaj, bogata we własne doświadczenia, mogę stwierdzić, że właściwie ten program pierwszej klasy to jest program zerówkowiczów. On się właściwie niczym nie różni. Tak, i dlatego jestem zdziwiona, że jest tak szeroko prowadzona kampania przeciwko krzywdzeniu dzieci, zabieraniu im dzieciństwa, kiedy trzeba jasno i wprost powiedzieć, program, który realizują dzieci w klasie pierwszej, jest to podstawa programowa dla dzieci sześcioletnich. Tak jak Pani tutaj mówi, intuicyjnie, tak jak kiedyś w zerówkach dzieci go realizowały, teraz realizują w klasie pierwszej. Jest to tylko kwestia bazy, dopasowania tego do potrzeb dzieci w wieku 6 lat, czyli ich koncentracji, możliwości siedzenia w ławce nie więcej niż 15 minut, czyli odpowiednia klasa, odpowiednie pomoce i przede wszystkim nauczyciel prowadzący pełen świadomości, z jakim dzieckiem, w jakim wieku rozwojowym ma do czynienia. No właśnie, żeby rozburzyć może wszelkie wątpliwości rodziców, którzy stoją teraz przed progiem podjęcia tej decyzji, to nie jest tak, że dziecko 45 minut siedzi w ławce, to jest niemożliwe. Pisze, więcej jest zabawy, nauki właśnie poprzez zabawę. Tak jest. Przede wszystkim nie jest możliwe, aby dziecko 45 minut siedziało w ławce. 45 minut pracowało rączką, bo nie jest na to dostosowana jeszcze sprawność manualna dziecka. To tak jak powiedziałam, umiejętności pedagogów, ich świadomość prowadzi dziecko właśnie przez tę pierwszą klasę. W każdej klasie jest dywan w mojej placówce, w każdej klasie są półki z zabawkami i tak naprawdę doświadczenie jest takie, że to dzieci same często potrafią postawić granice i pokazać, że już wychodzą z ławek i one już dłużej nie chcą siedzieć na ten moment i nauczyciel musi być elastyczny, dostosować natychmiast formę zajęć do potrzeb dzieci. Czy nie jest też tak, Pani Dyrektor, że dzieci, które od razu idą do szkoły, a nie najpierw do przedszkola, szybciej się asymilują z tą społecznością szkolną? Nie ma dla nich takiej bariery, bo przedszkolaki na co innego były nastawione, do czego innego przyzwyczajone, a tu nagle trafiają do szkoły, gdzie jest mnóstwo starszych od nich osób, którzy się kręcą po korytarzu gdzieś tam i pewnie czują się zagubione. Nie wiem, co odpowiedzieć, bo nie mam takich doświadczeń, tak? Po pierwsze, wszystkie dzieci, które trafiają do szkoły, do klasy pierwszej, bez względu na to, czy mają 6 czy 7 lat, były w przedszkolu przez rok, objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a ono służy właśnie takiemu dostosowaniu społecznemu, emocjonalnemu i pozwala dziecku przejść płynnie ten moment kontaktu z nową grupą większą. Natomiast warunki, które stwarza Szkoła Podstawowa Fundacji, czyli klasy 1-3 oddzielone w oddzielnym budynku, pracujące piętrami, maluchy pierwsze klasy osobno,
drugie, trzecie klasy osobno, daje czas na to, aby te dzieci budowały powoli te kontakty z rówieśnikami, ale i ze starszymi dziećmi, daje im poczucie bezpieczeństwa. Wiemy przecież, że w piramidzie potrzeba bezpieczeństwa, zabezpieczona, zaspokojona jest najważniejsza i to wiedzą wszyscy pedagodzy w mojej placówce. I najpierw zajmujemy się tą asymilacją, akceptacją, dostosowaniem do nowych warunków, zaspokojeniem tej potrzeby bezpiecznego bycia w nowym miejscu, żeby przejść dalej dopiero do nauczania. Wspomniała Pani, że w tym początkowym nauczaniu bardzo ważna jest baza dydaktyczna. Szkoła Fundacji może się poszczycić już niebawem nowym placem zabaw. Udało się, bo to była wielka, szeroko zakrojona akcja, żeby ten plac zabaw powstał. Tak. Ponieważ od 2 lat staraliśmy się poprzez akcje charytatywne, ja byłam u Państwa gościem, mówiłam o balu charytatywnym, na którym środki zbieraliśmy na budowę boiska, ale dzisiaj chwalę się i wszystkich zapraszam na nowy plac zabaw. Otwieramy go w poniedziałek, 10 czerwca. Dzięki właśnie hojności sponsorów, środkom, które zdobyliśmy na akcji, mamy boisko i balach charytatywnych przez sprzedaż cegiełek. Mamy już właściwie nowy plac zabaw. Piękny, radosny, taki, na którym dzieci będą spędzać nie tylko przerwy, ale wiele zajęć właśnie w trakcie pobytu w naszej szkole. No właśnie chciałam o to spytać, czy ten plac zabaw także będzie wykorzystywany podczas zajęć WF-u? Jak najbardziej. Właśnie przewidzieliśmy z gronem nauczycieli tak urządzenia do zabaw, ale są i też urządzenia gimnastyczne, aby można było tam prowadzić zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu wychowania fizycznego. Plac zabaw, wyobrażam sobie, że na pewno jest kolorowy, przede wszystkim bezpieczny. Czy możemy powiedzieć, z jakich elementów on się składa? Powiem tak, na pewno huśtawki, na pewno zjeżdżalnie, na pewno pomosty ruchome, po których dzieci będą się poruszały, zestawy gimnastyczne takie, na których dzieci będą mogły ćwiczyć i właśnie brać udział w zajęciach WF-u. Ile taki plac zabaw Państwa kosztował? Ile akcji charytatywnych trzeba było przeprowadzić i jak dużą liczbę osób zaangażować, żeby taki plac zabaw mógł powstać? Powiem tak, jeśli będę mówić o skali pieniędzy, to zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że są place zdecydowanie droższe i to prawda. Są place, które są zrobione z mniejszych środków. Dla mnie najistotniejszy jest wymiar taki, że on jest zbudowany na potrzeby naszej szkoły, ilości dzieci, która się w nim znajduje, bo to chodzi o taką przepustowość tego placu zabaw, tak? Ja powiem tylko, że dzięki 2 balom charytatywnym i sprzedaży cegiełek, a te cegiełki sprzedawała Masza Młodzież za różne rzeczy, które wykonywała, od koralików, pieczenia ciast, robienia kiermaszy świątecznych, mamy dzisiaj plac, który jest wartości około 50 tysięcy. Jeszcze mamy kolejne pomysły na kolejne urządzenia i tak jak mówię, zamykamy pierwszy etap. Docelowo cała inwestycja to jest bardzo dużo, ale ja bym chciała w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy się włączyli w tę akcję, którzy nam pomogli i przede wszystkim mogą być dumni z tego, że na dzień dzisiejszy dzieci z przedszkola Akademia Zdolnego Przedszkolaka, czyli od 3 lat w naszej placówce, po dzieci 15-letnie kończące gimnazjum, wszyscy będą z tego placu korzystać. Piknik rodzinny jeszcze nam się szykuje, chociaż pogoda taka trochę nie bardzo. Na 8 czerwca rzeczywiście na hipodromie Książa chcemy planujemy zorganizować doroczny piknik rodzinny, gdzie cała społeczność naszej szkoły, uczniowie, rodzice, nauczyciele, bawimy się. W tym roku mamy hasło w zdrowym ciele zdrowy duch i bawimy się w konwencji sportowej. Trzymam kciuki za pogodę, tak? Potrzebne nam jest trochę słońca, żeby osuszyło teren, już nie mówiąc o tym, żeby nie padało. Ale 8 czerwca zapraszam też wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć naszą pracę, nasze pomysły na to, jak spędzać z dziećmi czas na hipodrom Zamku Książ, na hipodrom przy Zamku Książ 8 czerwca w godzinach od 10 do 14. Czyli jak rozumiem, każdy, kto chciałby się do Państwa przyłączyć, może to zrobić. Bardzo chętnie, dlatego że proponujemy stacje, zabawy, konkursy również dla naszych gości.
Bardzo dziękuję pani dyrektor za przybycie do studia, za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Przypomnę, że rozmawiałam z dyrektor szkoły fundacji z dzielnicy Stary Zdrój, z panią Ewą Piątek. Dziękuję bardzo.